Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Danuta Dąbek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dietetyk kliniczny, specjalistka medycyny chińskiej. Bardzo się cieszę na tę rozmowę i nie mogę się doczekać, aż zaczniesz robić coś z tym stolikiem, który tutaj przed nami, z tymi wszystkimi produktami. Tak jest, przywiozłam ze sobą dzisiaj to, co mi uratowało życie, jak również to, czym pomagam swoim podopiecznym. A to jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson. Ty jesteś, Danusiu, takim człowiekiem, który przeżył graniczne doświadczenie, doświadczenie nowotworu. Troszkę niewesołe były te rokowania, z tego co wiem, więc fakt, że siedzisz tutaj dzisiaj z nami, jest najlepszym świadectwem tego, że znalazłaś coś, co pozwoliło ci żyć i funkcjonować tak dobrze, jak dzisiaj to się udaje. I o tym chcesz mówić innym ludziom i chcesz ludziom pomagać. Tak, taka jest moja droga, taka jest moja misja, żeby pomagać ludziom, żeby dawać świadectwo o tym, w jaki sposób sama doszłam do zdrowia w naturalny sposób. Mhm. W związku z tym postanowiłam dzielić się po prostu w gąszczu tych wszystkich informacji, które mamy możliwość znalezienia, ale też bardzo często nadmiar tych informacji dezorientuje ludzi. Więc ludzie dzwonią po prostu, odnajdują mnie na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, w różnych artykułach, które pisałam do różnych gazet, na kanałach telewizyjnych. No bo chcą się ratować. Chcą się ratować, chcą sobie pomóc, a ja jestem po prostu bardzo otwarta na to, żeby im pomóc, dać tą wskazówkę, której sama szukałam. Ale właśnie, cofnijmy się do tego momentu, kiedy usłyszałaś diagnozę, która trochę brzmiała jak wyrok. No, to był wyrok. Okej, czyli nowotwór żołądka z przerzutami. Zgadza się. Dawano ci pewnie trochę czasu, ale proszono, żebyś pouporządkowywała swoje sprawy życiowe, a ty na to postanowiłaś znaleźć... Powiedziałam nie. Nie. Okej. I znalazłaś produkty medycyny chińskiej. Konkretne produkty. Konkretne produkty, czy medycyny chińskiej niekoniecznie. Okay. To są produkty po prostu naturalne. Okay. Jest to sok z jęczmienia, który dzisiaj tutaj przywiozłam, żeby Ciebie również poczęstować. Bardzo chętnie. Żebyś się zdrowo zaczęła odżywiać. To jest sok z jęczmienia? To jest sok z jęczmienia, tak jest. Taki proszek. Taki proszek, tak jest. Mamy również chlorellę, pyronoidozę sorokiniane, o której wcześniej mówiłam. To jest tutaj, ona jest dzisiaj przywieziona w pastylkach. Muszę powiedzieć, że w tej chwili Pako, mój pies, przepraszam, że ci przerywam, on się pięknie czochra, ale on się położył pod twoimi nogami, czyli chyba masz dobrą energię, wiesz, bo on wcale niechętnie tak idzie do obcych. Coś w tym jest. Bardzo dużo zwierząt do mnie przychodzi i mam dobry wpływ na zwierzęta i na ludzi, także zwierzęta... Najlepsze świadectwo czują, w postaci zwierzęta zachowania czują. Pako. No dobrze, wracamy do jęczmienia. Tak, pozwolę sobie przygotować taki napój, żebyś posmakowała. Mhm. Ja również się z przyjemnością go napiję. Będzie to właśnie sok z jęczmienia. O chloreli już wspomniałam, że ona występuje zarówno w pastylkach, jak i jęczmień w pastylkach. Okay. Jest wersja w proszku i w pastylkach. Pastylki to jest po prostu produkt, ten sproszkowany pod ciśnieniem, sprasowany w postać pastylki. Nie ma tam żadnych dodatków, żadnych domieszek, więc możemy śmiało to stosować. Czy taką wersję, czy taką, w zależności od tego, jak co komu pasuje. Powiedz jeszcze raz, co to jest dokładnie. Chlorella? To jest chlorella pyronoidoza sorokiniana, jak również sok wyciśnięty, sok z jęczmienia. Ja tutaj nam daję taką odrobinę, no niedużo, ja sama piję 3 takie łyżki w ciągu dnia. Ale nie chcesz, żebym jakiegoś szoku doznała? Nie chciałabym, tak, bo nie wszystkim to też smakuje. Ale nikt nie mówił, że to będzie smaczne, to nie o to chodzi do końca. To nie o to chodzi, żeby to było smaczne, chodzi o to, żeby nam pomagało. Mhm. Czym jest taki sok z jęczmienia? To jest bogactwo witamin, bogactwo mikro i makroelementów. To jest bogactwo żywych, naturalnych, pozyskanych enzymów. Tu jest aż 20 żywych enzymów, gdzie dla przykładu mięso ma tylko jeden enzym. Także różnica pomiędzy tym, a zjedzeniem kawałka mięsa czy kawałka chleba jest ogromna. Tutaj mamy wszystko to, czego organizm potrzebuje, aby
po prostu normalnie funkcjonować. Aby pozbyć się resztek metali ciężkich, aby pozbyć się nanoplastiku? Jęczmień odżywia, oczyszcza, odmładza, działa jak rzeczywiście, jak eliksir zdrowia, eliksir młodości. Mhm. Sama po swoich zdjęciach widzę, jaka jest różnica dzisiaj, wyglądasz a kiedy... absolutnie kwitnąc. Dziękuję pięknie. No jest to od kobiety... Od kobiety liczy się podwójnie. Dokładnie. Także tutaj mamy naprawdę bardzo duże bogactwo tego wszystkiego. Okej, okay. Ale to nas, detoksu nam nie zrobi. Czyli... Odkwasi nasz organizm, mhm. który jest zakwaszony, jak rozmawiałyśmy wcześniej, od alkoholu, od cukierków, od słodyczy, nawet. Od kawy, od wszystkich toksyn, które mamy. To też nas oczyszcza, ale w bardzo minimalnym stopniu. Okay. Natomiast chlorella nas bardzo mocno oczyszcza. Czyli z metali ciężkich. Mhm. Tak. Te tabletki, przepraszam. Te to tabletki nie są to są pastylki, bo pastylka mhm. jest bez żadnych domieszek. Natomiast czy weźmiemy tą chlorellę w proszku, czy w pastylkach, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Rozumiem. Działa jednakowo. Mieszasz to? To jest tak. woda mineralna, rozumiem? Zwykła woda, najzwyklejsza woda, nie gazowana, okay. nie gorąca, bo temperatura zabije wszystkie minerały i zabije, no minerałów może nie, ale witaminy. Rozumiem. Także ten sok jest suszony w bardzo niskiej temperaturze, tak żeby po prostu po rozpuszczeniu był dokładnie tym samym, jakbyśmy przynieśli wiązkę trawy jęczmiennej, takiej malutkiej, bo to nie ma też glutenu, bo faza wzrostu jest na tyle niska, że ten produkt jest pozbawiony glutenu. Dlatego osoby takie jak celiakią, dokładnie, wrzodziejące jelita, wszystkie osoby, łącznie z dziećmi, od 6 tygodnia życia, wiek nie ma żadnego znaczenia. Nie jest przeciwwskazaniem. Absolutnie. Wiek. Ani wiek, ani tabletki, które bierzemy. Ani celiakia na nic przykład. Kompletnie. Każdy może to przyjmować. Okay. Począwszy od takiego, skończywszy nawet na zwierzakach. Okay. Jak najbardziej. Nie wiem, czy ja się podzielę z Paco, zastanowimy się jeszcze, ale powiedz mi, Danusiu, rozumiem, że mogę to przyjmować w każdym momencie dnia i rozumiem, że to jest dodatek do mojej normalnej diety. Dodatek. Czyli ja nie żyję tym sokiem tylko. Można, bo znam takie osoby, które po 30, 60, a nawet 90 dni były na takim soku z jęczmienia, były na chlorelli, proszę bardzo. Ach, będziemy piły, bardzo się cieszę. I żyją, bardzo ładnie zredukowały wagę, pozbyły się wszystkich chorób, które miały, więc uważam, że można. Twoje zdrowie. Na zdrowie. Jestem ciekawa, co powiesz? No powiem ci, że smakuje jak trawa. Mhm, ale taka przyjemna, prawda? Okej. Taki posmak mleczny ma, tak. Lekko słodkawy. Tak, tak, bardzo przyjemny. Mhm. Powiedziałeś, że to musi być młody jęczmień, tak. Bo rozumiem, że nie chodzi o siano. Nie chodzi. Tylko nie. Chodzi o tę trawkę taką. Tak, to jest wyciśnięty sok. Produkcja odbywa się na takiej zasadzie, że każda partia jest przede wszystkim badana, bardzo dokładnie, żeby nie było zanieczyszczeń. Tak samo chlorella. Można ją kupić w sklepie na przykład z Chin sprowadzoną. W związku z tym ona się nie nadaje, bo tam się w tej wodzie, w której ona nie się... Nic, co jest z Chin, się nie nadaje. Nie powinniśmy. Przepraszam, że tak mówię. Ja wiem, że ty lubisz medycynę chińską, ale... To jest jedyna rzecz, ale to którą jest co lubię. Innego. Okay. Dobrze, czyli trzeba znaleźć takiego producenta, który nam te produkty dostarczy czyste, bez czyste. Zanieczyszczeń. Z certyfikatem. Ty o tym wszystkim piszesz na swojej stronie internetowej. Jak ta strona się nazywa? www.jęczmieńbio.pl. jęczmieńbio.pl. Tak i jest. Masz też taki profil na Facebooku? Tak. I tam można znaleźć te wszystkie certyfikaty, które są potrzebne, żeby zarówno ten sok z młodego jęczmienia, jak i chlorella były takie, jak powinny być. Mm-hmm. Żebyśmy się nie zatruli. Nimi. Ale ty sama tych produktów nie sprzedajesz. Sprzedaję te produkty. Też można je znaleźć na mam stronie. Mam również osoby, które wspomagają mnie, bo dołączają do mnie i naturoterapeuci, i terapeuci medycyny chińskiej, nawet fryzjerzy, kosmetyczki, którzy chcą po prostu pomagać ludziom. Okay. Bo jak idziemy do fryzjera, to o czym my kobiety rozmawiamy? Pratkujemy, no, tak? No, ale o zdrowiu bardzo często. O zdrowiu, właśnie. W dzisiejszych czasach niestety ta żywność ma wiele do życzenia, którą kupujemy w sklepie. Zostawia wiele do życzenia, to prawda. Czy chcesz powiedzieć mi, że cofając się w chwilę do tego czasu, kiedyś byłaś bardzo chora, ty odnalazłaś te produkty, zaczęłaś je stosować i wyzdrowiałaś? Tak.
Dokładnie tak było. Mój organizm był zakwaszony, był bardzo mocno przemęczony. Ja pracowałam po 12-18 godzin dziennie. Pracowałam w korporacji, więc byłam na bardzo wysokim stanowisku. W związku z tym no to zmęczenie, nie zakwaszenie, nie miałam swojego życia prywatnego. Po drugie, jadłam byle co, byle jak i byle gdzie, bo nie miałam na to czasu, więc wrzucałam do żołądka jak do śmietnika. A proszę pamiętać o tym, że nasz żołądek nie jest śmietnikiem. On nie ma zębów, nie pogryzie. Po pierwsze, musimy bardzo długo gryźć, po drugie, musimy odżywiać się co kilka godzin, wtedy najlepiej wtedy, kiedy po prostu organizm jest głodny, potrzebuje. Ale dajmy mu to dobre paliwo, nie byle jakie, nie jakieś najtańsze, najprostsze, no nie będę mówiła tutaj jakie. Nie takie mocno przetworzone, nie to na pewno. Nie przetworzone, dokładnie. Wiesz co, jak ktoś nie chce pić soku z młodego jęczmienia, ani jeść chlorelli, czy może odżywiać się racjonalnie, dobrze, tak żeby żyć tak, zdrowo może. I duża umrzeć ilość, ze starości? Tak, w zdrowej starości. W zdrowej starości. Tak, w zdrowej starości, bo jeszcze jedna rzecz, którą chciałam tu powiedzieć. Człowiek chory marzy o tym, żeby być zdrowym, a człowiek zdrowy ma marzenia po prostu. Więc to jest bardzo ważne i to bardzo istotne. Dlatego odżywianie się jest ogromne, ma znaczenie, przeogromne. Mhm. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz soku z jęczmienia, oprócz chlorelli, którą tutaj dzisiaj przywiozłam, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że są jeszcze inne produkty, które dwoma rękoma, dwoma nogami mogę się podpisać pod nimi, bo też je bardzo długo, 3 lata prawie szukałam na rynku i znalazłam bardzo dobre kwasy omega-3. Okay. Dlaczego o nich mówię? Ponieważ wszystkie witaminy, wiadomo, to i lekarze, i my ludzie wiemy o tym, że najlepiej się wchłaniają, jeśli jest transport tłuszczy, prawda? Mm-hmm. Tłuszcze są najlepszym przewodnikiem smaku, witamin. W związku z tym kwasy omega-3 są również bardzo istotne. I tutaj również mam znalezione na rynku, opatentowane, czyste z certyfikatami, kwasy omega-3. I co one robią? Przede wszystkim może nie odżywiają, ale wspomagają nasze komórki, bo my jesteśmy zbudowani z komórek, a najważniejszą rzeczą w komórce jest jej mózg, czyli błona komórkowa, która ościela każdą komórkę. I jeśli ona jest twarda, jeśli ona jest nieprzepustowa, to do wnętrza tej komórki nie dostaną się witaminy, nie dostanie się pożywienie. Okay. Jeśli nasze włosy, zęby, skóra, wszystkie organy zbudowane są z tych ponad 30 bilionów komórek, to jeśli jedna komórka zachoruje, to jeszcze może się nic nie zadzieje. Ale jeśli obok komórka i następna, te 30 biliardów, to jest prawie 7 hektarów, gdyby tak rozłożyć w plastrze. To jest 10 boisk do piłki nożnej. To tyle, jakbyśmy rozłożyli tą błonę komórkową na te 10 boisk, wszystko byśmy byli jedną tylko osobą. No jeżeli tyle, jakaś część z tego choruje, no to pewnie to zaczynają chorować. Dokładnie, zaczynają chorować narządy. Pamiętajmy o tym, że stany zapalne bardzo często są utajone i przez wiele lat nie dają nawet efektów, bo może dają efekty, może dają jakieś ogniska symptomy, zapalne wewnątrz ciała, ale my tego nie czytamy, ale my prawda? Tego nie widzimy, nie czytamy, a niejednokrotnie się okazuje tak, że badania, podstawowe badania z krwi, czy takie, które wykonujemy w przychodni, absolutnie są bardzo dobre. Ja dzień przed diagnozą miałam robione badania i ja miałam perfekcyjne badania. Co się później okazało, bo kupiłam sobie taki test, który sprawdził balans mojego organizmu. Co się okazało, że mam za mało witamin, to było przed chorobą, że mam za mało witamin, że brakuje mi kwasów omega-3, że moje jelita są w tragicznej kondycji, no bo nie mogły być w dobrej, skoro ja się odżywiałam, po prostu wrzucałam do tego śmietnika cokolwiek żeby nie czuć głodu, bo każdy do tego dąży. Ale dzisiaj już wiem, nauczona doświadczeniem, pomagam właśnie ludziom w tym, żeby nie odżywiali się w ten sposób, tylko żeby zaczęli myśleć, bo jeśli mamy zdrowie, to mamy wszystko. To możemy marzyć, jak bardzo ładnie powiedziałaś, a my przecież chyba nie jesteśmy stworzeni do tego tylko, żeby się
martwić i płakać nad swoim utraconym zdrowiem, no, prawda? Nie. Co raczej to za nie. życie? Więc jesteśmy tym, co jemy, jak mówią, może warto o tym pamiętać. Polecamy te produkty, bo świadczysz za nie swoim zdrowiem i swoim życiem. I swoim rozumiem. Nazwiskiem również mogę się podpisać. Tu nie wspomniałam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, a w zasadzie o dwóch, to tylko wspomnę. Co jest jeszcze istotne? Nasz mikrobiom, czyli to, co mamy w jelitach. Te małe... Ta flora jelitowa, ta flora bakteryjna. Jelitowa, która jest bardzo ważna, bo to dzięki niej mamy odporność. Ona wytwarza te dobre substancje, przetwarza te wszystkie witaminy i posyła dalej do organizmu. Krew jest tylko transporterem, to jest taki pociąg, w którym dzisiaj jedzie witamina C, jutro witamina D, więc... Ale tak naprawdę ta oś mózgowo-jelitowa jest najważniejsza, prawda? Oczywiście. Czyli co zrobić, żeby ona była szczęśliwa i zadowolona, nasza flora, mikrobiom? Dać jej odżywkę. Tak jak dajemy odżywkę na włosy, tak samo powinniśmy odżywiać nasz mikrobiom. Przede wszystkim powinniśmy zadbać właśnie poprzez tą dietę, żeby były wszystkie produkty, żeby to była dieta taka zrównoważona, ale też mieszana. Żeby to nie była monotonna, że na przykład jemy tylko mięso, albo tylko warzywa. Ja uważam, że wszystkiego po trochu. Zbilansowanie diety jest istotne. Zgadza się. Jęczmień bio. www.jęczmieńbio.pl to jest to miejsce, gdzie można znaleźć Ciebie, Twoje produkty, Twoje porady. Ludzie, którzy chcą wypić tego pysznego soku, tam się muszą zgłosić. Tak, albo zadzwonić. Bardzo Ci, Danusiu, dziękuję, że przyjechałaś dzisiaj do studia, do Richardson Talk. Danuta Dąbek, proszę Państwa, osoba, która jest z nami dzisiaj, jest młodzieńcza, pełna energii, emanująca pozytywną energią, ale nie zawsze tak było. Jeśli ktoś ma ochotę być takim zdrowym, pozytywnym człowiekiem, to zapraszamy do kontaktu. Dziękuję Ci bardzo, Danusiu. Dziękuję pięknie. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson.